Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku, moi drodzy, dzisiaj gramy oczywiście Fortnite, ale tym razem będzie hardkorowy challenge. A mianowicie, jeśli zdenerwujesz się, to usuwasz Fortnite. Piękny challenge, moi drodzy. Trochę beznadziejny, bo potem będę musiał na nowo po prostu Fortnite'a instalować. Ale challenge to challenge, czaisz bazę, nie? No, także moi drodzy, gramy. Oczywiście, jak da się radę dobić 3000 lajków, to będzie naprawdę sztosik. No i lecimy z odcinkiem. I pamiętajcie o subskrypcji, bo chciałbym już za niedługo wbić te 100 tysięcy. Brakuje chyba z 11 tysięcy subów. Tak więc nowe osoby, proszę o subskrypcję. Będę mega szczęśliwy. A i jeszcze jedna sprawa to jest to, że jak widzicie, mam nowe krzesełko. Dostałem krzesełko Diablo nowe. I ono jest tak piekielnie wygodne. Nazywa się V-Dynamic. O kurde, i teraz się czułość zmieniłem i muszę ją zmienić. Przepraszam was serdecznie, ale to jest błąd. No i krzesełko naprawdę jest po prostu mega fajne. A stylówę ma taką strasznie nowoczesną, dlatego pasuje idealnie do mojego stanowiska. Także krzesełka jak najbardziej polecam. I link będziecie mieli w opisie do krzesełka. Okej. Siorbik. Dobra, no nie mogę się denerwować. Nie mogę się denerwować totalnie. Jak mnie zabiją, to ja muszę być uśmiechnięty. I będzie superansko. Tak będzie, moi drodzy. Ja będę uśmiechnięty teraz przez całą grę. I ja nie będę się denerwował, nie ma co. Nie ma co się denerwować. Tarata. Muszę być szczęśliwy przez cały odcinek, więc hejże, hejże. Ty, ale wiecie co jest najśmieszniejsze? Jestem tu sam! A to oznacza, że mnie nikt nie będzie zabijał, a to oznacza, że nie będę się denerwował. Let's go! Chodźcie tu, przyjaciele, gdzie wy jesteście, kurde? Gdzie was wciął? 27 osób, no was chyba pokręciło. Totalnie. Ja ich znajdę. O, jakieś itemy, pa! Aha. O mój Boże. Ty tam. O, ale blisko koleś dostał. Jak blisko? Nie lubię tej snajpy ogólnie. To wam od razu mówię. Ja tupcę, bo ja nie wiem jak z niej strzelać. Jak nam tylko awupką, ale się zastanawiam teraz. No ja nie wiem jak czemu. O mój Boże. Nie było problemu. Ja nie wiem jak ta snajpa działa, nie, ale nie wiem czemu ona nie trafia normalnie. Dobra, ja wiem jak strzelać. To trzeba centralnie w gościa tą snajpą strzelać, nie? A, i teraz to się ruszył. Nie lubię tej snajpy. No. A teraz dostał. No i teraz ucieka. Jak już dostał, no to ucieka, oczywiście. Normalna akcja. Granatnik. Niepotrzebny. Ja, on uciekł. Boże, jedną osobę spotkałem na tym świecie. Nieprawdopodobne, naprawdę. Jedna osoba. Ja się chyba nie denerwowałem, nie? Jak nie trafiałem z tej snajpy, to się nie denerwowałem. W ogóle kamerką, że siedziałem. Nie, no raczej się nie denerwowałem. Ludzie. Nie denerwowałem się. Ja tylko powiedziałem, że kurczę, nie mnie trafić, no. To nie jest takie denerwowanie się. Zdenerwować się muszę, taki rage quit musi być. Wiecie o co chodzi? Jak mnie zabije jakiś koleś tak chamsko. Wtedy. Takie pogadanki, jak ja mówię, to to się nie liczy oczywiście. Dobra, gdzie my tu mamy jakichś ludzików? Halo, halo? Ludzie. Ludzie, ludzie, ludzie. Ludzie, ludzie, ludzie. Ludzie, ludzie, ludzie. Ludzie. Ludzie.
Ludzie. Zabijamy se ludzi. Wszędzie tutaj. Panie profesorze! To już nikogo nie ma, co? Boże, ale nudna gierka. To nie jest znerwowanie się, ja tylko twierdzę. Ja tylko gadam. Stwierdzam fakty, moi drodzy. Znerwowanie się to jest moment, gdy jestem znerwowany mocno. Takie pitolenie, co ja teraz gadam, to się nie wlicza w gierkę. No ludzie! Panie majster! Ciusie, drzą, ty. Ten koleś podbija. Ej, no serio, jaka tu jest mgła! Nie wiem, co się wydarzyło. Nic nie widzę, okej. Nie wiem, co się wydarzyło, jak ja nie trafiłem. Ale nie denerwuję się. Bierzmy to na dystans. Nie, no to jest jakiś żart totalny. To już jest jakiś totalny żart, moi kochani. Moi kochani, jak do was powiedziałem, no. No ty kasztanie. O mój Boże! Żyję! A to zombie. Zaraz mi głowa rozbolała przez chwilę, nie? No w końcu! Superancko, cieszymy się! W końcu coś mi wyszło w tej grze. Dobra, gdzie wy jesteście, kasztany? Uciekłeś mi? Ooo! Zostałeś. Dobra, ty wiesz, Mikala, będziesz denerwować. O kurde, widzę, że ostra gra. Dobra, teraz się zaczyna rozgrywka, moi drodzy. O ty, nie no dobra, on mnie obił. Czy to było znerwowanie się? Nie. Pewnego dnia był sobie kasztan Noob Palion, który postanowił polecieć na największą krainę w Fortnite. Są to wykrzywione wieże. On postanowił się nie wkurzyć i nie denerwować przez całą gierkę. Oraz ta historia nie ma sensu w ogóle. Nie, no ja to wiecie. Spokojnie, spokojnie. Ja się nie denerwujemy się. Nie ma co! Jaj, nie ma co się denerwować. Ej, bo mamy zielonego shotguna już. Jest pięknie, jest pięknie. Lepiej być nie mogło, naprawdę. No lepiej, moi drodzy, być nie może. Lepiej być nie może. Trzeba sobie to zawsze powtarzać. Jak sobie tego nie powtarzasz, to... O, ale się zesrałem. Zesrałem się totalnie teraz, nie?
Let's go. Lecimy dalej. Kusza, kusza. Do boju. Patrz co ja robię z balonami, zoba kotleta. Elo. Ale soczyście weszło. Najlepiej jak soczyście wchodzi. Co jest grane? Ludziska. On tu chyba... O Boże! On wypluł piękny item, moi drodzy. Ale to jest głośno, nic nie słyszę przez te zombiaki, nie, po prostu nie denerwujmy się, moi drodzy. Nie ma co. Ojej. Panie profesorze, co tak szybko zginąłeś? O Boże. Dobra. Elo. Elo, pany. No nie mogę sobie trafić do bani. Bania. Ała, no lud, co tobie jest nie tak? Wow, ale mnie tutaj zlagowało. Kolego drogi. Mówię tobie, abyś był srogi. A! Pa, noscope będzie, znaczy noscope z digla. Noscope z digla, czaisz bazę. No, ja czekam tego wypiertka, mi zaraz szlak trafi po prostu. Dobra gościu, pal gumę. Pal gumki, oh yeah. Chodź się lać w takim, o ty. Nienawidzę taki jak ty. Yeah. Byku! No czemu? Dobra, bo on mnie jeszcze zabije tutaj. Nie będę się narażał na jakieś głupoty. No, wyjdź z tej nory. O Boże, co za kasztan. Gdzie ty biegasz? Klop się! A już wiem gdzie. A, piękne, po prostu piękne. Elo. Po prostu to było... Beautiful, moi drodzy. No comment, naprawdę. Zbyt piękny, by komentować. Sami widzieliście, co tu się wydarzyło. O ty. Agresywny zawodnik. Czy bardziej... Dobry zawodnik. Zmień to! Ja chcę żyć! Dobra. A, luz. Nothing in there. Ok.
jakiegoś krasnelka słyszałem stamtąd, no dobra. Nie przejmujemy. Ej, on 12 naboi tylko do snajpy. Kaszana. No, tego nikt nie otworzył. No bo jeden snajpę, give me please. Please. Gdzie jest ten ziomek, który był taki agresywny? Ja bym chciał go zabić. Jak ja bym go zabił, to bym miał taką satysfakcję, jak na tych moich filmach normalnie. O, coś się dzieje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem. Dobra, lecimy na tych typów. Szkoda, że nie ma żadnych wyrw, bo mi się nie chce biec po całym świecie tak daleko po prostu. I nie mam drewna. O, no lipa. A, on się bije tam jakiś gościu z kimś. Czy z tymi zombiakami, pa. Oczko wam puszczam, tu jest kamera, Jezus. Mylą mi się kamery, bo on dwie na raz. Moi drodzy, Essa tak zwana, no. Drewienko. O mój Boże. Nie mam maców. O Jezus! Co tu się wydarzyło? Nie zdenerwowałem się wcale teraz, bardzo dobrze. Wykonany challenge rewelacyjnie. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Moi drodzy, no... Co ja mam wam powiedzieć? To jest koniec filmu. Dosyć króciutki, ale i tak wam dziękuję bardzo za oglądanie. Nie zdenerwowałem się aż tak, żeby... No to jakieś kurde już no life. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie o subskrypcji, bo dla mnie jest to bardzo ważne. Od serduszka dajcie suba, łapę do góry, trzymajcie się, do zobaczenia i siemano!